Witam serdecznie, Cezary Janyszko, Corteva AgriScience. Znajdujemy się w gospodarstwie pana Stanisława i Andrzeja Witkowskich. Stasiu, mógłbyś parę słów opowiedzieć o strukturze areału, o jakości gleby w twoim gospodarstwie? W moim gospodarstwie jakość gleb zaczyna się od klasy 3A, kończy się właściwie na klasie 5, ale przeważają gleby 3A, 3B, 4A, to jest mniej więcej po 30%, reszta 10% to są te pozostałe klasy gleb, więc możemy uznać, że to są klasy no, średnie czy dobre do średnich. Czyli mozaika. No, można powiedzieć też, że to jest mozaika. Tak jak powiedziałem, 130 hektarów mamy całego areału. Uprawiamy w technologii orkowej, coraz częściej wchodzimy w technologię bezorkową. W rzepaku ostatnio zastosowaliśmy taki duet Berkal i Clipper na swoim areale. Około 52 hektarów rzepaku mamy w tym roku, zasiane w ubiegłym roku. Sieliśmy 10 sierpnia. Warunki pogodowe były fatalne. Mieliśmy suszę. Mieliśmy totalną suszę. Jeśli mówimy o oprysku doglebowym, to trzeba powiedzieć, że warunków takich całkowicie nie było, więc byliśmy i właściwie skazani. Skazani na to rozwiązanie nalistne, a nie używanie czy nie pójście w doglebówkę, bo takich warunków po prostu nie było. Nie da się używać rozwiązania doglebowego w sytuacji, gdy mamy codziennie po 35 stopni, błękitne niebo, zero wilgoci, czy w ogóle nawet poczucia, że jakakolwiek wilgoć jest w glebie. No, gospodarujesz też na polach, gdzie znajdują się skłony i gdzie zbrylenie gleby jest duże. Tak, i to też mi się wydaje, to też jest dla nas bardzo ważne. Na skłonach są bardzo duże skłony. Tutaj jakikolwiek strumyki czy rowy meliacyjne płyną w bardzo głębokich wywozach. A na tych skłonach przeważa gleba gliniasta. Rzepak tam bardzo często nie wschodzi po prostu. Dlatego no, musimy czekać, ten rzepak wzejdzie, żeby nie ryzykować poniesieniem kosztu rozwiązania na przykład doglebowego, a później się okazuje, że opryskaliśmy, tak, wydaliśmy pieniążki, ale rzepak nie wszedł po prostu i trzeba zasiać inną uprawę, co też stanowi problem, tak, na uprawy następczej po rzepaku, który nie wszedł. Czyli czynnikiem też decydującym jest ta ocena wizualna plantacji po wschodach i wtedy decyzja o wykonaniu. Oczywiście, to jest teraz nie zrobiłbym inaczej, tylko myślę, że nasza przygoda z Belkarem i Clipperem nie jest tylko przygodą jednorazową, a taką przyjaźnią na przynajmniej kilka lat. No. Stasiu, a jak ci się podoba termin stosowania, elastyczność stosowania i szybkość działania pakietu herbicydowego Belkar z Clipperem? Wydaje mi się, że kupując Belkar i Clipper kupujemy sobie komfort, tak? Bo nie zawsze jest tak, że w momencie siewu czy w tych rozwiązaniach doglebowych mówi się o tym, że do 3 dni powinniśmy opryskać. Mamy tak. Te tylko 3 dni. Przy większym areale jest to trudne do wykonania, czy brak tych warunków. Tutaj ten czas sobie totalnie rozciągamy, bo mamy możliwość opryskania plantacji od 2 liści. Możemy sobie poczekać. To też ma bardzo duże znaczenie na chwasty, które w tym czasie mogą wzejść. W warunkach suszy ubiegłorocznej na przykład komosa wschodziła, w rozwiązaniach doglebowych opryski nie podziały, bo jej jeszcze nie było. Natomiast Belkar i Clipper bardzo łatwo się z nią rozprawił. Bardzo mi się podobało też działanie na bodziszka. Byłem zaskoczony szybkością i tym, że bodziszek znany jest u mnie w gospodarstwie jako chwast trudny. I byłem zaskoczony tak samo chyba jak i on, tym, że tak szybko go wykańczył. Tak, dokładnie. Bardzo mi się to podobało. No, czułem taką pewną satysfakcję, że wreszcie udało się tego bodziszka tam zwalczyć. I nawet teraz, jak chodzę po polach innych nie rzepaku i widzę bodziszka, to mówię, słuchaj, za 2 lata będzie tu rzepak. Opryszczę Belkarem i Clipperem, no i to będzie twój finał. Belkar Pack jest to kompletne powschodowe rozwiązanie w rzepaku ozimym, zalecane zarówno w systemach uprawy orkowej i bezorkowej. Stosuje się go po 2 liściu właściwym rzepaku. Pakiet zawiera 4 substancje aktywne, w tym Arylex Active, naszą nowość. Substancje są o różnym mechanizmie działania, co eliminuje wystąpienie odporności krzyżowej. Jest to rozwiązanie, które jest niezależne od warunków pogodowych i daje gwarancję i ten komfort stosowania. Jest to kompletne rozwiązanie powschodowe, zwalczające najbardziej uciążliwe chwasty w rzepaku ozimym, w tym stulichę psią, bodziszka drobnego, także chwasty rumianowate i przytulie.
Stosując w ubiegłym roku po raz pierwszy zestaw czy pak Berkaren Clipper, nie znaliśmy jego skuteczności. Było to w pewnym sensie randka w ciemno, no ale okazało się, że skuteczność jest bardzo dobra. To, że możemy ocenić plantację przed opryskiem, to są dla nas bardzo ważne cechy i wydaje nam się, że w kolejnych latach będziemy stosować ten środek, nawet jeśli będziemy mieć warunki lepsze do doglebowego oprysku.